Biblijna Księga Lamentacji, z której fragmentu wysłuchaliśmy w pierwszym czytaniu, w przejmujących słowach opisuje żałobę po upadku Jerozolimy. Żal zdaje się nasilać w miarę, jak wzrasta świadomość, że zło, które dotknęło święte miasto, jest skutkiem odstępstwa jego mieszkańców od Boga. Dlatego autor Lamentacji nawołuje do nawrócenia i kieruje ku Bogu modlitwę pełną skruchy. Żydzi recytowali Lamentację w czasie postu upamiętniającego zburzenie Jerozolimy, ale sięga po nie także Kościół, zwłaszcza w ostatnim okresie Wielkiego Postu, aby przywołać dramat Kalwarii. Duch Lamentacji przenika dzisiaj nasze liturgiczne zgromadzenie, pozbawiając niejako nasze dusze spokoju, każąc nam na czas jakiś zapomnieć o szczęściu. Tak dzieje się zawsze, ilekroć na drodze naszego życia stanie śmierć. Doświadczenie przemijania, tak dobitnie od czasu do czasu sygnalizowane, we wielu rodzi uczucia smutku, przygnębienia, a nawet i cierpienie. Stąd może się wyrwać z czyichś ust skarga podobna do tej, którą słyszeliśmy w Lamentacjach. Przepadła moja moc i ufność moja w Pana. Jak się oprzeć wspominaniu udręki i nędzy, które są dla duszy jak popiół i trucizna? Ale trzeba też w czytanym tekście biblijnym odkryć słowo nadziei. Ratunkiem jest ufność w to, że nie wyczerpała się litość Pana i nie zgasła miłość, że Jego ogromna wierność jest nowa i świeża co rano. Ratunkiem jest wyznanie, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, działem moim jest Pan, że człowiek jest Jego nierozdzielną częścią, że stanowi z Nim prawdziwą jedność, która swą pełnię osiągnie w wieczności. Jeśli się w to głęboko wierzy, jak powiada Księga Lamentacji, dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Po długim, niemal rocznym oczekiwaniu ratunku od Pana, wiekuisty spokój odnalazła dusza księdza Infuata Bogdana Dziwosza. Ostatnie miesiące były naprawdę czasem udręki, ale godne uwagi jest to, że w tym doświadczeniu ksiądz Infuat napisał swój testament, w którym właśnie za autorem Lamentacji powtarza: działem moim Pan, dlatego czekam na Niego. Świadomy zbliżania się kresu swojej ziemskiej pielgrzymki, wyznaje głęboką wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, głęboką i synowską miłość do Matki Bożej oraz całkowitą wierność Kościołowi katolickiemu. Składa też w ofierze swoje życie w dłonie dobrego Boga, pragnąc tylko jednego: być gotowym na spotkanie z dobrym Bogiem w Jego domu. Wielokrotnie przed Bogiem, którego miłosierdzie jest niewyczerpane, wyraża swój głęboki żal za popełnione grzechy, pokornie prosząc o wybaczenie wszystkich, którym wyrządził świadomie lub nieświadomie jakąś krzywdę
czy sprawił przykrość. W Testamencie wiele razy powtarza się także słowo dziękuję. Ksiądz Infułat dziękuje za dar życia, za dobrych rodziców i wychowawców, za powołanie do służby w Kościele, za nieoceniony dar kapłaństwa, za łaskę studiowania w Rzymie i możliwość uczestnictwa w pracach Soboru Watykańskiego II, za 37 lat nauczania w łódzkim seminarium duchownym, za obraz Madonny Watykańskiej i za dobroć tych, z którymi przyszło mu współpracować. Nadzieja, która pomimo doświadczenia grzechu i słabości przenika ducha lamentacji, została w obecnej liturgii słowa wzmocniona przez psalm responsoryjny. Łania pragnąca wody ze strumieni symbolizuje człowieka, który całym sobą, ciałem i duszą dąży do Pana, którego postrzega jako kogoś dla siebie nieodzownego. Człowiek wyraża to pełnym tęsknoty wołaniem: Boga żywego pragnie moja dusza. Ale to wołanie w kolejnych wersach psalmu 42, który dzisiaj stał się naszą wspólnie śpiewaną modlitwą, przybiera całkiem konkretną postać. Wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu w świątecznym orszaku wśród głosów radości i chwały. Nie sposób oprzeć się oczywistemu skojarzeniu, które i w nas teraz się rodzi, a które związane jest ze wspominaniem przeszłości, związanej wręcz nierozerwalnie z księdzem Infułatem. Przecież dla niego Dom Boży ze swą liturgią był miejscem bliskiego kontaktu z Bogiem. Był wdzięczny Bogu za to, że wielu pokoleniom kapłanów łódzkiego kościoła mógł przekazywać wiedzę o umiłowanej liturgii, którą Sobór Watykański II nazwał źródłem i szczytem całego życia Kościoła. Ale i my jesteśmy mu wdzięczni za to, że z taką pasją i wewnętrznym przekonaniem wprowadzał w życie naszej kościelnej wspólnoty uchwały soborowe. Dla księdza Infułata liturgia była miejscem spotkania człowieka z Bogiem. W liturgii Bóg pierwszy mówi do nas, że jest naszym Ojcem i że nas kocha. Sakramenty święte zostały ustanowione przez samego Chrystusa jako określone formy spotkania człowieka z Bogiem. Liturgia jest więc celebracją miłości, jest świętowaniem miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. Tego wytrwale uczył, podkreślając zawsze, że nie można liturgii ograniczać tylko do kultu, tylko do mniej lub bardziej zrozumiałych rytów, znaków i modlitw. Liturgia, mówił niejednokrotnie ksiądz Infułat, jest w swej istocie czymś znacznie więcej. To dzieło samego Boga, przez które On działa, przez które nas uświęca, pozwalając jednocześnie, abyśmy Go w liturgii wielbili. Świadomie przytaczam wybrane teksty z jego nauczania, aby ukazać, jak żył liturgią i jak kształtował siebie i innych tym duchem, który w liturgii jest zawarty.
Z pewnością dobrze rozumiał i te strofy psalmu, które mówią o przystępowaniu do ołtarza Bożego i chwaleniu Pana przy dźwiękach lutni. Wszak studia muzyczne w Rzymie pozwoliły księdzu Dziwoszowi zgłębić tajniki chorału gregoriańskiego i kompozycji. To przecież do dziś w świątyniach naszej archidiecezji, nie tylko, rozbrzmiewają opracowane przez niego melodie części stałych mszy świętej. Przez wiele lat był także przewodniczącym Komisji do Spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej przy łódzkiej kurii. Muzyczna działalność księdza Infuata również wynikała z fascynacji nauką Soboru Watykańskiego II. Doskonale rozumiał, że sztuka jako dzieło ludzkiego ducha stanowi nieodłączną część liturgii. Zwłaszcza zaś śpiew i muzyka wyrażają najgłębsze uczucia duszy ludzkiej szukającej i wielbiącej Boga. Z pewnością w ostatnich latach życia, zamiast chwalenia Boga przy dźwiękach lutni, więcej było w jego pieśniach tęsknoty, błagania, a może jakiejś goryczy, wywołanej przez fakt oddalenia od Bożego domu, do którego coraz trudniej było mu kroczyć w świątecznym orszaku. Trzeba umieć zrozumieć ten szczególny rodzaj samotności i smutku, który swoje źródło ma w oddzieleniu od kultu, który był punktem odniesienia dla jego życia. Ale im bardziej gasły jego siły, im bardziej jego dusza pragnęła Boga żywego, im bardziej natarczywe stawało się w nim oczekiwanie, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże, tym bliższy był koniec czasu oddalenia i tym pewniejszy był osiągnięcia ostatecznego celu, powrotu do źródła życia i komunii z Bogiem. Wiara podsuwa nam teraz całkiem inny obraz. Słowa psalmu ksiądz Infuat wypowiadał u stopni ołtarza, który jest w niebie. Wszystko staje się na powrót śpiewem, radością i weselem, bo Pan jest dla niego źródłem wszelkiego szczęścia i pełnią pokoju. On zna już tony radosnej pieśni, wyśpiewując je tam, gdzie nie ma już cierpienia, ani śmierci, ani łez, lecz trwa na wieki zbawcze spotkanie z Bogiem. Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam obraz Maryi stojącej obok krzyża. Dla księdza Infuata janowy tekst połączyłby się z wieloma muzycznymi opracowaniami słynnej sekwencji Stabat Mater Dolorosa, która ukazuje scenę opłakiwania ukrzyżowanego Zbawiciela przez Matkę Bożą, ale kieruje do Maryi także żarliwą modlitwę o to, by pozwoliła nam dzielić swój smutek i nauczyła nas cierpieć z Jezusem, by wstawiła się za nami u swego Syna i okazała nam pomoc w dniu sądu. Ta przejmująca rozmowa z Matką Bolesną w kontekście cierpienia, choroby i śmierci każdego człowieka nabiera wyjątkowego znaczenia. Słowa Chrystusa z krzyża skierowane do Maryi: niewiasto, to Syn Twój, i do ucznia: oto Matka Twoja, stają się jakby bardziej zrozumiałe, bardziej konkretne. Przecież w umęczonym obliczu Pana wyraźniej widać cały ogrom bólu, z którym musi zmagać się człowiek.
a w staniu Maryi obok krzyża ukazuje się wierność macierzyńskiej miłości. W swoim testamencie ksiądz Infuat napisał: całkowicie powierzam się tak bardzo drogiej mi Matce Bożej, czczonej w mozaikowym wizerunku, najpierw w Watykanie, a teraz w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej. Ten obraz Maryi nosił głęboko w swym sercu, odkąd zobaczył go w kaplicy polskiej w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Wiedział, że przed tym wizerunkiem modlili się papieże, także Jan Paweł II po wyborze na następcę Świętego Piotra. Rodacy z całego świata błagali tam Maryję w intencji ojczyzny, przenosząc się duchowo choć na chwilę na Jasną Górę. Kiedy został proboszczem parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, zwrócił się z prośbą przy całkowitej aprobacie biskupa Józefa Rozwadowskiego do Jana Pawła II, by zechciał ofiarować ten mozaikowy wizerunek tej maryjnej świątyni, z którą związane są bogate dzieje łodzian. Z jakąż radością przyjął decyzję Ojca Świętego, który wyraził na to swoją zgodę. Dla obrazu z Watykanu przygotował specjalną kaplicę. Postarał się, aby ten obraz stanął obok ołtarza na Lublinku w dniu wizyty Jana Pawła II w Łodzi. Przed tym obrazem, z jego inicjatywy, rozpoczęły się w każdą pierwszą sobotę miesiąca modlitwy za Ojca Świętego, najpierw w intencji jego pontyfikatu, aby wprowadził Kościół Chrystusowy w nowe tysiąclecie. Potem modlitwa towarzyszyła papieżowi w ostatnich latach jego życia. Następnie Kościół Łódzki zanosił przed obliczem Maryi Watykańskiej swoje błagania o jego rychłą beatyfikację, a i dziś wyprasza na modlitwie łaskę kanonizacji. Przez te wszystkie lata towarzyszyła księdzu Dziwoszowi jeszcze jedna myśl, aby sprowadzony przez niego obraz Madonny Watykańskiej przyczynił się do wzrostu wiary i pobożności wielu. Żegnając księdza Infuata w tej umiłowanej przez niego świątyni, jesteśmy przeświadczeni, że w całym jego bogatym życiu stała obok niego Maryja. Że stała zwłaszcza obok jego krzyża, choroby i cierpienia. Że w tych najtrudniejszych chwilach była mu matką współczującą, niosącą pociechę i nadzieję, że wstawiała się za nim w godzinie jego śmierci. Możemy więc razem z nim zakończyć śpiew starodawnej sekwencji Stabat Mater Dolorosa, łącząc się we wspólnej modlitwie. A gdy życia kres nastanie, przez swą Matkę Chryste Panie, do zwycięstwa dojść nam daj. Gdy ulegnie śmierci ciało, obleczone wieczną chwałą, dusza niech osiągnie raj. Amen.